Dzień dobry Państwu. Serdecznie dziękując za zaproszenie mnie do wystąpienia w ramach tego interdyscyplinarnego wykładu ogólnouczelnianego, chciałbym poczynić na wstępie pewną uwagę, która doprecyzuje zakres moich rozważań, ponieważ temat mojego wystąpienia brzmi dość buńczucznie, a brzmi on tak: między pamięcią a polityką, literatura gdańska w latach 1920-1939. Oczywiście w ramach jednego wystąpienia nie jestem w stanie skomentować całej literatury pięknej z tego okresu, ani to zresztą możliwe, ani tym bardziej sensowne. Po pierwsze, z uwagi na rozległość problematyki, a po drugie ze względu na moje kompetencje. Ja zajmuję się głównie beletrystyką historyczną, jak być może część z Państwa wie. I po trzecie, nie jest to sensowne ze względu na dokonane już ustalenia badawcze spod pióra Jensa Stubena, Petera Oliwiera Lewa, Katarzyny Podlaszewskiej. Wyszły przecież mniej lub bardziej ogólne syntezy historyczno-literackie, i mamy też sporo artykułów zajmujących się poszczególnymi utworami czy autorami z wymienionego okresu. Tak więc, by wreszcie sprecyzować temat mojego mini wykładu, mojego wystąpienia, chciałbym powiedzieć, że zajmę teraz Państwa uwagę rozważaniami poświęconymi przede wszystkim głównie prozatorskiej, niemieckiej i polskiej beletrystyce historycznej z lat 1920-1939, która na swój literacki warsztat wzięła historię Gdańska. Umieszczając w temacie wykładu pamięć i politykę jako istotne elementy układu odniesienia dla prezentowanych utworów literackich, świadomie rezygnuję tutaj ze szczegółowych rozważań genologicznych dotyczących genotypu, że tak powiem, czyli dotyczących spraw gatunkowych, podgatunków, gatunków, odmian i tak dalej. Chciałbym się raczej skupić głównie na tym, jaki wycinek historii Gdańska stawał się podstawą beletrystycznej narracji, stanowiąc takie swoiste literackie miejsce pamięci, zarówno w odniesieniu do pamięci kulturowej miasta i jego mieszkańców, czyli przeważającej większości Niemców, jak i Niemców poza Gdańskiem oraz Polaków w Gdańsku i poza nim. Oczywiście należy to też odnosić do pamięci zbiorowej, tudzież także pamięci funkcjonalnej, która no niewątpliwie w tamtym okresie, ale i zawsze pozostaje pod przemożnym wpływem skomplikowanej wówczas, a skomplikowanej zresztą zawsze, sytuacji politycznej, jeżeli spojrzeć na nią uważnym okiem. Jak wiadomo, 15 listopada 1920 roku w ramach wykonania postanowień kilku artykułów Traktatu Wersalskiego utworzone zostało Wolne Miasto Gdańsk, nazywane często efektem niechcianego kompromisu. Dlaczego? Rozwiązanie to było niezadowalające zarówno dla młodego, odrodzonego po latach niewoli państwa polskiego, które uzyskało dostęp do morza bez kluczowego dla regionu miasta Gdańska, jak i dla znakomitej większości jego miejskich niemieckojęzycznych mieszkańców, związanych dotychczas, czyli do 1920 roku, gospodarczo, ekonomicznie, rodzinnie i mentalnie, czyli wielopokoleniowo kultywujących pamięć kulturową z państwem niemieckim, związanych z szeroko pojmowaną niemieckością i z wciąż w przeważającej mierze, choć nie tak już wyrazistą jak w wiekach poprzednich, protestanckością kultury duchowej i materialnej miasta. Sygnałów niezadowolenia z obu stron, silniejszych i bardziej zmasowanych, jak się zdaje, było wśród niemieckich gdańszczan. Było ich co niemiara, zwłaszcza że mieszkańcy Gdańska, który wchodził jeszcze przed przysłowiową chwilą ze wszystkimi tego gospodarczymi, społecznymi,
kulturowymi, w tym również literackimi konsekwencjami w skład niemieckiego organizmu państwowego wraz z zamieszkującą najbliższe okolice miasta ludnością o nieco bardziej zróżnicowanej strukturze narodowościowej stali się w wyniku właściwie odgórnej decyzji obywatelami nowego tworu państwowego, nowego organizmu państwowego. Sytuacja taka musiała zatem zaowocować specyficznymi literackimi operacjami Niemców i Polaków nad pamięcią zbiorową, zogniskowaną na aktualności, którą współkształtuje przecież także beletrystyka, w tym również, a może i nawet przede wszystkim z mojego punktu widzenia, przynajmniej beletrystyka historyczna. Literatura ogólnie pojmowana, w tym także beletrystyka historyczna, skoro historia zajmuje się też pamięcią, odnosi się ta beletrystyka historyczna do pamięci zbiorowej, pojmowanej właściwie w dwojaki sposób. Pamięci zbiorowej rozumianej metaforycznie i pamięci zbiorowej rozumianej metonimicznie. Literatura jest oczywiście medium pamięci zbiorowej. Bywa zarówno jej podmiotem, jak i przedmiotem. W ujęciu metaforycznym uwzględnia się tak zwaną collective memory, oznaczającą symbole, media, społeczne instytucje i praktyki społecznego odnoszenia się do przeszłości. W ujęciu metonimicznym bierze się pod uwagę tak zwaną collected memory, czyli indywidualną pamięć, również o przeszłości historycznej, na przykład miasta, na przykład Gdańska. I ta indywidualna pamięć jest uwarunkowana socjologicznie i kulturowo, oczywiście również politycznie. Pamięć ta dokonuje zawsze pewnych operacji pamięciowych przy pomocy rozmaitych schematów, wartości i norm dzielonych przez konkretne zbiorowości i asymiluje na swój własny użytek doświadczenia z drugiej ręki. Literatura, w tym również beletrystyka historyczna, w relacji z pamięcią odnosi się do toposów i intertekstualności. Dzięki tej drugiej, dzięki intertekstualności, wspomina i lub pamięta o samej sobie. Pamięta się o niej też dzięki społecznej instytucjonalizacji. Co to znaczy? Poprzez wydawanie książek, poprzez działalność bibliotek, poprzez działania literaturoznawców, poprzez działania i efekty krytyki literackiej. Po prostu w pewien sposób tworzy się określone kanony. Renate Lachmann jeszcze przed Alaidą Asman postawiła tezę, że pamięć tekstu jest jego intertekstualnością. Intertekstualnością realizowaną w procesie pisania, odpisywania, przepisywania, pisania w kontrze czy pisania na nowo. Oznacza to tyle mniej więcej, idąc tropem Renaty Lachmann, że w tym sensie niemiecka literatura gdańska, również beletrystyka historyczna, u progu lat 20. dysponowała niewyobrażalnie zasobniejszym rezerwuarem tematów, motywów, wątków, nazwijmy to w przenośni ogólnie miejsc literackiej pamięci o dziejach Gdańska. I może rozpoczniemy właśnie od niemieckiej prozy literackiej, niemieckiej beletrystyki historycznej i przyjrzyjmy się jej, powiedzmy sobie, poglądowo. Cóż ta beletrystyka historyczna, cóż ta niemiecka proza literacka o przeszłości mówiła? I przyjrzyjmy się bardziej z perspektywy jej takiego potencjalnego wpływu na pamięć zbiorową oraz niewątpliwego wpływu sytuacji politycznej, w której Gdańsk znalazł się, Gdańsk wraz z jego mieszkańcami i uczestnikami kultury, też użytkownikami pamięci, powiedzmy, tej zbiorowej, w której znalazł się Gdańsk właśnie z chwilą ustanowienia wolnego miasta.
tkwiąc w niej właściwie do momentu wybuchu II wojny światowej. I bardziej skoncentrujmy się na tym niż na perspektywie biograficzno-metonimicznej, odnoszącej się do sylwetek poszczególnych autorów, no bo nie ma ani na to czasu, ani też możliwości. To oczywiście stanowi pewne uproszczenie, bo niezależnie od tego, jaki typ pamięci panuje, albo jaki typ pamiętania o przeszłości miasta, w tym wypadku Gdańska, jest dominujący, no to na wybór tematów ma niewątpliwie mają też wpływ sylwetki czy biografie poszczególnych autorów, ale dziś na to nie ma czasu. Na reprezentatywny, choć niecałościowy korpus tekstów literackich wybrałem dzisiaj 12 utworów wydanych w Gdańsku i poza nim. Jeżeli spojrzymy na poglądowy wykres, okaże się, że znakomita większość powieści i dramatów historycznych opublikowana została w pierwszym dziesięcioleciu analizowanego okresu, a ponad połowa w ciągu pierwszych lat 5 lat istnienia Wolnego Miasta Gdańska, co niewątpliwie no, jest potwierdzeniem faktu, czy też no, jakiegoś założenia, tudzież podejrzenia, hipotezy, że pojawienie się tych właśnie przedstawicieli beletrystyki historycznej niemieckiej miało bezpośredni związek z sytuacją polityczną. Można to tłumaczyć wytężonym wysiłkiem zarówno samych autorów, jak i wydawców, wysiłkiem zdążającym do stworzenia filarów literackiej pamięci o przeszłości miasta bezpośrednio po zmianie jego statusu politycznego. Formalnie rzecz biorąc, pisarze z Gdańska i piszący o Gdańsku, bądź z zewnątrz, z Niemiec piszący o Gdańsku, właściwie stwarzali w pewien sposób sztuczne, kulturowo rzecz ujmując, ale politycznie uzasadnione, jak gdyby nowe, od nowa filary pewnej świadomości, pamięci o przeszłości miasta. Teraz w porównaniu z tematyką XIX-wiecznych powieści historycznych, ale i całej beletrystyki historycznej o Gdańsku w analizowanym dwudziestoleciu, mamy do czynienia, powiedziałbym, z dość zauważalną zmianą, nazwijmy to, oferty pamięciologicznej. Zmiana ta wyraziła się głównie w wyborze innych fragmentów historii miasta i wyrugowaniu z pamięci literatury poświęconej jego dziejom kilku niegdyś bardzo popularnych epizodów. Mówię tu o XIX wieku, czy powiedzmy przełomie XIX i XX wieku. Ale też ta zmiana wyraziła się również w zmianie proporcji popularności określonych aspektów przeszłości Gdańska, o czym za chwilę być może jeszcze powiem. Zjawisko to można tłumaczyć wieloaspektowo, zwyczajnym wyczerpaniem atrakcyjności konkretnego wydarzenia z dziejów miasta, związanym na przykład z pogłębieniem stanu wiedzy stricte historycznej, które skutkowałoby ograniczeniem akceptowalnej w beletrystyce historycznej swobody twórczej. Można to tłumaczyć zmianą preferencji w wyborze historycznego materiału źródłowego dla pisarza, warsztatem. Można tłumaczyć osobistymi zainteresowaniami tegoż, albo na przykład polityką wydawniczą. Ważnym wydaje się też zwyczajny upływ czasu i zwiększony dystans czasowy między opisywanym wydarzeniem a datą wydania utworu. To skutkuje zmianą statusu gatunkowego potencjalnego utworu, który z dotychczasowej powieści, dramatu czy opowiadania o tematyce współczesnej mógł przedzierzgnąć się w pozycję lokowaną w korpusie beletrystyki historycznej. Mowa tutaj na przykład o takich brzemiennych w skutkach dla historii miasta wydarzeniach z pierwszej dekady, tak z początków XIX wieku, czyli z erą napoleońską, ale o tym za chwilę. Wydaje się jednak, że dość istotnym czynnikiem wpływającym na wybór konkretnych epizodów z historii Gdańska stanowiła czy stała się ówczesna sytuacja polityczna. Świadomość historyczna dysponentów pamięci, czyli pisarzy oraz rynku wydawniczego, żyjących przecież w konkretnych uwarunkowaniach. Beletrystyka historyczna
pojawia się bowiem na zamówienie społeczne, na zamówienie rządzących i na zamówienie rządzonych, którzy formują kształty pamięci o przeszłości. Gdyby spróbować ująć jednym słowem charakter niemieckich powieści i dramatów z tego okresu, które traktowały w literacki sposób o dziejach miasta, to na usta ciśnie się słowo konfrontacja z tym, co zewnętrzne. Najczęściej konfrontacja o charakterze zbrojnym. Z beletrystyki tego okresu, lat 1920-1939, wyrugowana zostaje pamięć o wewnętrznych konfliktach miejskich, faktycznych i fikcjonalnych, które w wieku XIX stanowiły przecież dość często pożywkę dla literackiej fantazji. Emblematycznym w tym wymiarze wydaje się tomik nowelek historycznych Paula Enderlinga z roku 1923, zatytułowany Der Wächter im Turm und andere Danziger Novellen und Dichtungen. Dwa utwory zostały poświęcone czasom konfliktu miasta z królem Polski Stefanem Batorym, ten tytułowy Wächter im Turm i taka nowelka Das Signal. Jedna nowelka z tego zbioru stanowiła opis potyczki i triumfalny powrót Paula Benekiego do Gdańska, zatytułowana ta nowelka Ein harter Seevogel. Uwydatniała ona przede wszystkim taki marynistyczno-batalistyczny sens jego wyprawy na Morze Północne, której właściwie ubocznym efektem było zdobycie dla miasta słynnego tryptyku Memlinga. I ostatnia nowela w tym zbiorku Enderlinga, w którym oprócz właśnie prozatorskich utworów są też wiersze takie okolicznościowe. Ostatnia nowelka stanowi właściwie kontynuację takiej historyczno-literackiej pamięci o wielkim pisarzu niemieckim związanym przez jakiś czas z Gdańskiem. Prezentowanym ten pisarz prezentowany oczywiście jest w takich kategoriach etnicznych jako Niemiec, czyli mowa tutaj o Martinie Opicu. Nowelka zatytułowana Martin Opitz Ende, czyli koniec, kres życia Martina Opica. Co ciekawe, potem postać sięgnie później Max Halbe, jednak wydanej pośmiertnie już, bo w 1945 roku biograficznej opowieści o Opicu. No i Państwo pamiętają, że postać Martina Opica przypomni Günter Grass w swoim spotkaniu w Telgt. W omawianym dwudziestoleciu oprócz Paula Enderlinga jeszcze trzykrotnie, czyli aż trzykrotnie, sięgnięto po dzieje zatargu miasta z Batorym, co w porównaniu z jedynym reprezentantem tej tematyki w wieku XIX, mam tutaj na myśli taką napisaną w stylistyce przebrzmiałego już wówczas Kulturkampfu powieść historyczną Ferdinanda Sonnenburga z 1886 roku o takim znamiennym tytule Auf der Grenzwacht, czyli Na straży granic, to jest dosyć znamienne. Chwilę później, w roku 1921, kapitan marynarki wojennej sięgnął również po pióro, by wydać taką ciekawą z punktu widzenia socjologii, literatury, ciekawą z punktu widzenia też właściwie dydaktyki, czy właściwie nawet nie dydaktyki, ale bardziej powiedziałbym ideologii, powieść zatytułowaną Ums Deutsche Danzig, eine Erzählung aus vergangenen Tagen, czyli o niemiecki Gdańsk, opowieść o minionych dniach. Tutaj w tej powieści Batory jest agresorem. Gdańsk, aby zachować swoją tożsamość, musi pozostać niemiecki i protestancki. W książce tej zresztą roi się od takiej antypolskiej retoryki, stereotypów narodowych i ksenofobii. W podobnym tonie utrzymana jest tym razem większa forma literacka wspomnianego już Paula Enderlinga, powieść z roku 1924 zatytułowana Die Glocken von Danzig, eine Geschichte aus Danzigs großer Zeit, czyli Dzwony Gdańska, historia z wielkich czasów właśnie Gdańska. Powieść wydana w Stuttgarcie. Słusznie Peter Oliver Lew nazwał ją powieścią paraboliczną, która stanowiła
odpowiedź na propozycję lokalnej polityki kulturalnej. Tyle, że profesor Lew ujmuje w tej swojej książce literaturę w ramach kultury historycznej, my zaś mówimy bardziej o pamięci. Rzeczywiście ten utwór również przeznaczony, co znamienne dla całego tego okresu, utwór przeznaczony dla młodzieży, przedstawia dzieje takiego fikcyjnego młodzieńca Jurgena Gizego w czasie napaści Batorego na Gdańsk. Jego atak na miasto, upamiętniony w formie literackiej przez Enderlinga, właściwie stanowi komentarz do współczesności politycznej. W ramach tego komentarza zostaje rozpięta parabola, takie sugerowanie podobieństwa polskich ambicji politycznych z czasów Batorego i usiłowań, po części wyolbrzymianych, po części faktycznych, drugiej RP w odniesieniu do Gdańska. Zatem obrona Gdańska przed Batorym stanowi wycinek w dziejach miasta, o którym należy pamiętać w kontekście zachowania specyficznego charakteru tego miasta, specyficznego charakteru Gdańska, wolnego miasta niemieckiego, którym metropolia w tym współczesnym wymiarze tej powieści, metropolia nad Mutławą, przestała przynajmniej w opinii Niemców być w wyniku krzywdzących, zdaniem pisarza i wielu mieszkających w tej metropolii Niemców, właśnie w wyniku krzywdzących ustaleń Traktatu Wersalskiego. Uderzający jest fakt, że po ten sam epizod sięgnęła 6 lat później jeszcze Leontine von Winterfeld-Platen, autorka związana z dzisiejszą Mecklenburgią i Brandenburgią, która realizowała się głównie w gatunku zwanym Frauenroman, czyli w powieści dla kobiet. I tytuł tej powieści, Leontine von Winterfeld-Platen, no też nie pozostawia złudzeń. Ten tytuł brzmi Faust über Danzig, czyli Pięść nad Gdańskiem. I dopóki w myśl powieści, dopóki ta pięść wygraża miastu, dopóty w tej takiej dość prostej, by nie rzec banalnej powieści, nie może dojść do jakże romansowego, standardowego w przypadku literatury dla dziewcząt czy też dla młodzieży, do romansowego rozwiązania akcji. Na tle niezbyt wyrazistego, zarysowanego tła historycznego, związanego z działaniami historycznymi, wojennymi, przepraszam, patriota Klaus nie może właśnie sfinalizować swojego uczucia, jakie żywi do przedstawicielki patrycjuszy, niejakiej Ancie. Zwycięstwo miasta nad Batorym w imię logiki powieściowej fabuły jest też zwycięstwem miłości cierpliwej, czekającej na pokój. Skoro tylko Batory odstępuje od oblężenia, zakochani mogą się w końcu pobrać. Na osobną zasługę, przepraszam, uwagę zasługuje powieść, a właściwie dwie powieści Elzy Szpawasser, które można nazwać bez przesady, bo istnieją na to udokumentowane świadectwa, beletrystyką historyczną napisaną w trosce o pamięć historyczną obywateli. Otóż do napisania dwóch powieści zaproszono, a właściwie sprowadzono do Gdańska, związaną z Bawarią pisarkę, ową Elzę Szpawasser, która stała się przez na jakiś czas redaktorką nadmotławskiej gazety. A jakiej? No, Danziger no jest Nachrichten. Co prawda, powieść Antony van Obergen czy von Obergen, są dwie wersje, publikowano właśnie na łamach konserwatywnych Danziger Neueste Nachrichten jeszcze w latach 1918-1919, więc to jak gdyby nie należy do, że tak powiem, zakresu czasowego mojego wystąpienia. I w formie książkowej ta powieść Antony van Obergen pojawiła się w wieku 1919, ale warto wspomnieć o niej, ponieważ drugie wydanie pojawiło się w 1924, a przed 1945 jeszcze trzecie i bodajże czwarte, ale tego nie jestem pewien. Ono
pozostaje, ta powieść o Antonym van Obergen pozostaje w takim nierozerwalnym związku z drugim utworem Elzy Szpawasa, właśnie z uwagi na to, na owo pamięciologiczne zlecenie. Ta książka ukazała się, ta druga książka ukazała się właśnie w roku 1924. I wydawać by się mogło, że powieść ta Antony van Obergen, powieść o gdańskim architekcie i fortyfikatorze, a także innym wybitnym artyście z przełomu XVI i XVII wieku, mowa tutaj o malarzu i rysowniku Antonie Müllerze, jest właściwie, czy powinna być, albo mogłaby być niewinną reprezentantką historycznego Künstlerromanu, czyli takiej powieści właśnie o artyście z domieszką romansowo-rozrywkowych treści, które to treści przyozdobione byłyby sporą dozą wątków historycznych i legend. Ale i tu czuć już nawet w tej powieści, w tym Künstlerroman, narodowościową troskę autorki, szczególnie wyraźną właśnie w obliczu klęski militarnej Niemiec, bo pisana była właśnie w czasach, kiedy Niemcy no, zaczynają przegrywać i w końcu przegrywają pierwszą wojnę światową. Tytułowy bohater, ja to sobie gdzieś tutaj zanotowałem, znajdę, tytułowy bohater wypowiada w końcowych partiach utworu takie znamienne słowa, fortyfikator, prawda, właściwie rzecz ujmując rzecz dokładnie, Antony van Obergen przecież przybył z, nazwijmy to, z Flandrii, z Niderlandów, w każdym razie z tamtych terenów. On mówi tak, ten bohater, cytat: serce mi pęka z obawy o was, gdyż wydaje mi się, że w godzinie tej udzielono mi daru prorokowania. Jakbym widział przytłaczające brzemię niebezpieczeństwa zagrażającego przez stulecia ze strony Polaków. Brońcie się przed tym. Lepiej skonajcie, niż pozwólcie wniknąć samemu obcemu duchowi. I podobnie ma się rzecz z drugą powieścią Szpawasa, tą już z okresu rzeczywiście omawianego przeze mnie, czyli z powieścią zatytułowaną Das Färberblut, krew Färberów, którą drukowano też najpierw w odcinkach w latach 1919-1920, a później wyszła ona właśnie w formie książkowej w Monachium w roku 1924, jak już wspominałem. I tu powieściowa kreacja burzliwego okresu walki o polityczne wpływy w mieście i poza nim przedstawicieli rodu Färberów, opierająca się, co podkreślić należy, na przekazach chronikarskich, nie jest wolna od komentarzy akcentujących odmienność kulturowo-religijną i swoiście rozumianą niezależność polityczną historycznego Gdańska, tego właśnie XVI-wiecznego, od króla Polski. Inną grupę powieści historycznych, których tematyka pozostaje moim zdaniem, ale pewnie też wielu innych badaczy, w bezpośrednim związku z sytuacją polityczną w Niemczech po przegranej I wojnie światowej, a nade wszystko z utworzeniem nowego bytu państwowego, czyli Wolnego Miasta Gdańska, są utwory poświęcone pierwszemu wolnemu miastu, czyli okresowi rządów napoleońskich w Gdańsku na początku wieku XIX. Ten okres nie mógł się właściwie z powodów no, takich gatunkowych, czy obostrzeń gatunkowych, nie mógł się pojawić właściwie aż do końca, powiedzmy, aż do lat 80., 90. XIX wieku, ponieważ istnieje ta, czy istniała kiedyś ta sztywna zasada 60 years ago. Zatem w naturalny sposób, można powiedzieć, w wieku XX wydarzenie z niedawnej historii, ale jednak dostatecznie odległej, czyli właśnie okres ten napoleoński w Gdańsku i związane z tym wydarzenia, mogły stanowić kanwę utworów literackich, beletrystyki historycznej z końcówki XIX wieku i z początku XX wieku. Ale tutaj, proszę Państwa, rzeczywiście wydaje mi się, że zwrócenie przez pisarzy uwagi na pierwsze, na dzieje pierwszego Wolnego Miasta Gdańska w kontekście utworzenia drugiego Wolnego Miasta Gdańska jest znamienny. Okres ten, który w historiografii i beletrystyce polskiej no, oceniany był, jak sądzę, dość pozytywnie, również w odniesieniu do Gdańska, no
do Polski tym bardziej w związku z próbą restytucji państwowości polskiej pod auspicjami Napoleona. W trzech powieściach historycznych z omawianego przeze mnie okresu oraz lat poprzednich, ale także w opinii historyków oznaczał dla Gdańska ruinę gospodarczą, ucisk i niedolę. Tak więc mniej lub bardziej udane artystycznie próby literackich portretów miasta z tego okresu pozostawały w bezpośrednim, jak sądzę, jestem przekonany o tym, pamięciologicznym, ale też i polityczno-współczesnym, takim uwspółcześniającym związku z drugim wolnym miastem gdańskim. W opublikowanej w 1925 roku w Stuttgarcie powieści Joch und Jugend, czyli Brzemię i Młodość, mającej postać książki wspomnieniowej, retrospektywnej, Irmgard Spangenberg, właśnie autorka, uwydatnia cierpienia miasta zajętego przez obce wojska, które po mężnie zniesionej niedoli, straszliwym głodzie i zarazie może powitać Dzień Oswobodzenia, czyli dzień, w którym wojska francuskie wycofują się i powracają do Gdańska wojska pruskie. Głównym bohaterem tej powieści jest niejaki Heinrich Rose. To jest człowiek takiej poważanej gdańskiej rodziny aptekarzy i chemików. Jego profesja, a także krąg pobocznych postaci powieściowych, mam tu na myśli aptekarza Lichtenberga i Kuchenberga, dwóch aptekarzy, to ma jednak niewielkie znaczenie dla fabuły utworu, bo bohaterem tego utworu, tego Joch und Jugend, jest niemieckie miasto zagrożone przez obcy element. Uwydatnienie tej pamięci o bolesnej przeszłości miasta Gdańska za rządów Francuzów wiąże się oczywiście z aktualną sytuacją, z której wyjściem w myśl powieści jest powrót Gdańska na łono niemieckiego państwa. Zresztą padają w niej takie znamienne słowa w tej powieści. Jene Danziger sind fertig geworden mit ihrem Schicksal, werden wir auch werden, co znaczy mniej więcej, tłumacząc taki komentarz, tamci gdańszczanie poradzili sobie ze swoim losem. Czy my też tak zrobimy? Co ciekawe, pozostałe dwie opowieści o cierpieniach Gdańska za okupacji francuskiej są również kobiecego autorstwa. To właśnie kolejne dwie kobiety rzuciły się na ten temat właśnie, sięgnęły po temat pierwszego wolnego miasta Gdańska. Mało znana Berta Jordan opublikowała w Gdańsku w wydawnictwie bodajże Kaffemann w roku 1931 powieść zatytułowaną Franzosen in Danzig, czyli Francuzi w Gdańsku, a dwa lata później taką powieść rodzinną zatytułowaną In Danzig Storen, czyli w bramach Gdańska, wydała w Neumünster już kilkudziesięcioletnia pisarka, taka Käthe Papke, urodzona w Stanach Zjednoczonych, remigrantka, zresztą autorka wielu powieści historycznych i takiej literatury, nazwijmy to, ja wiem, pobożnościowo-dewocjonalno-religijnej, o tak bym to ujął. I teraz, proszę Państwa, ostatnią grupą, którą bym wyróżnił, grupą utworów traktujących najczęściej jednak w ograniczonym zakresie o przeszłości Gdańska, tworzy korpus tekstów zogniskowanych wokół bitwy pod Grunwaldem, a ściślej wydarzeń mających miejsce bezpośrednio po niej. To utwory, w których autorzy sięgnęli pamięcią najdalej, wyjąwszy może taką powieść z roku 1929 Hermana Schmückela wo die Weichselvogt, Erzählung aus Ostmärkischer Vergangenheit, której akcja toczy się w dolnym biegu Wisły w czasach krzyżackich jeszcze wcześniejszych. No i cóż mamy tutaj, jakie rewelacje, jakie pomysły w tych utworach poświęconych właśnie historii, nie tylko Gdańska, ale w ogóle Prus krzyżackich krótko po, czy w trakcie, krótko po wiktorii grunwaldzkiej Polaków. W sensie intertekstualnym
czyli nawiązywania jednego tekstu do drugiego, uzależnienia jednego tekstu literackiego od drugiego. Utwory te stanowią właściwie kontynuację takiej bogatej tradycji gdańskiej beletrystyki historycznej, upamiętniającej oczywiście mord na burmistrzu gdańskim Konradzie Leckau, zwanym również czy zapisywanym jako Konrad Leczków. Jednak literackie upamiętnienie jego osoby, no, czy literackie upamiętnienia różnią się znacząco od tego dotychczasowego kanonu, w ramach którego tego XIX-wiecznego okrutny czyn Krzyżaków właściwie podlegał jednoznacznej takiej ocenie, jednoznacznemu, chociaż różnie uzasadnionemu potępieniu. Przede wszystkim w utworach tych mamy już do czynienia z wyraźną zmianą perspektywy oceny faktu. Z lokalnej na ogólnoniemiecką, czyli czytaj z perspektywy dziejów zakonu. I teraz używając kategorii pamięciologicznych, że tak powiem, mamy do czynienia właściwie ze zderzeniem dwóch lieux de mémoire, czyli dwóch miejsc pamięci za Pierrem Norą. Czyli mamy zderzenie starego miejsca pamięci skupionego wokół ofiary Krzyżaków, czyli tym miejscem pamięci byłby burmistrz Leczków, i zderzenie, i to drugie miejsce pamięci, coraz bardziej uwznioślane, począwszy właściwie od drugiej połowy XIX wieku, miejsce pamięci zogniskowanej wokół postaci obrońcy Malborka, czyli Heinricha von Plauena. I teraz beletrystyczna prezentacja Leczkowa i Heinricha von Plauena właściwie stanowi też refleks kierunku badań historycznych, które od drugiej połowy XIX wieku kładły nacisk na wewnątrz państwowe aspekty konfliktu miasta z władzami zakonu. A badania te, co może wyjaśnię później już w czasie rozmowy z Państwem, w czasie naszego spotkania online, one wchodziły w utrwaloną w Gdańsku przez całe stulecia pamięcią kulturową właściwie w taki ciekawy dialog, czasami w dialog taki koncyliacyjny, ale czasami właściwie w dialog w taki, który kończył się konfliktem. W opublikowanym w 1924 roku, zatem w 10. rocznicę zwycięskiej bitwy Hindenburga właśnie pod Grunwaldem, bo ten drugi Grunwald był przez Niemców bardziej hołubiony, w tym utworze właśnie scenicznym opublikowanym w 1924 roku, zatytułowanym zresztą Die Marienburg, czyli Malbork Ernsta Hammera, obrońca miasta Heinrich von Plauen podkreśla, zgodną zresztą z faktografią, wierność Gdańska zakonowi w danym, w tym czasie, w tym momencie historycznym, czyli w dniach obrony Malborka przed wojskami Jagiełły. Dlatego też Ernst Hammer w usta Heinricha von Plauena wrzuca słowa takie, które brzmią w tłumaczeniu mniej więcej tak. O Gdańsku, o wierne miasto, dziękuję ci, witajcie, Malbork stawi czoła wszystkim atakom Polaków. Czyli mamy w tym utworze scenicznym tylko koncentrację na tym drobnym wycinku historii miasta Gdańska, który jednak potwierdzał, gdyby tutaj całkowicie, nie chciałbym powiedzieć służalcą, ale całkowicie posłuszną postawę, postawę posłuszeństwa Gdańska wobec swojego pana feudalnego, że tak powiem. W późniejszej o rok powieści Wernera Jansena, o jakże wymownym tytule Geier um Marienburg, czyli sępy wokół Malborka, tymi sępami są oczywiście wojska Jagiełły, Heinrich von Plauen zdaje sobie sprawę z chciwości zakonu, który uniemożliwiał rozwój pruskich miast, jak pisze narrator. Docenia udział gdańskich oddziałów w obronie Malborka, jednak późniejsze postępowanie Rady Miasta uznane zostaje w utworze za bezczelne, a morderstwo na Leczkowie uzyskuje właściwie w powieści takie swoje historiozoficzne uzasadnienie i usprawiedliwienie. Jeszcze wyraźniejszy demontaż tej męczeńskiej
pamięci, opowieści o męczeństwie burmistrza gdańskiego znajdziemy w sztuce teatralnej Wernera Jekela z 1937 roku, co jest oczywiście bardzo znamienne ta data. Akcja tej sztuki teatralnej rozgrywa się w latach 1410-1411, zatem mowa właściwie w tym utworze o bohaterskiej obronie Malborka, o buncie jaszczurkowców, no i oczywiście o Gdańsku. Sceny zabójstwa Leczkowa w utworze nie ma, ale rozmowa komtura gdańskiego z rycerzem tłumaczy konieczność dziejową i tutaj sobie pozwolę na cytat też w tłumaczeniu wolnym moim. Do lochu z nimi plałem do rycerza, a dziś w nocy po uczciwej uczcie skażę na śmierć rajce i obu burmistrzów tego wolnego i niepamiętającego o zobowiązaniach miasta. Rycerz, na Boga, czy chcesz, plałen, zamelduj to mojemu bratu i dodaj ode mnie, powinien wybrać, czy chce zachować stare prawa i uratować kraj przed upadkiem, albo nie. Nie mów mu tego, on sam to wie. A ponieważ wiedział już o tym, dlatego dawno temu dokonał wyboru. I na tym zakończyłbym krótką prezentację beletrystyki niemieckiej. Teraz szybko przejdę do beletrystyki polskiej. W przypadku odnośnej polskiej prozatorskiej beletrystyki historycznej poświęconej przeszłości Gdańska chciałbym wspomnieć tutaj o 10 utworach. Dwa z nich z roku 1921 stanowić mogłyby taki swoisty wzór pamięci literackiej pamięci polskiej literatury o historii Gdańska. Mówię tutaj o Wietrze od morza Stefana Żeromskiego i cyklu takich hybrydowych genetycznie publikacji, które sytuują się między szkicem historycznym a opowiadaniem pióra zasłużonego dla Polonii Gdańskiej zamordowanego w 1939 roku Władysława Cieszyńskiego zatytułowanych Obrazy z dziejów Gdańska. W zbiorze tych niepowiązanych właściwie ze sobą form literackich, takich jak opowiadania, bajki, biografie, reportaże, którym patronuje postać słynnego Smętka, czyli mówię tutaj oczywiście o Wietrze od morza, pojawiają się oczywiście sceny z historii Pomorza, a na ich tle niestety właściwie drobne fragmenty odnoszące się do Gdańska. Mamy jedno zdanie dotyczące czasów Mieszka, mamy wspomnienie udziału Gdańska w wojnie 13-letniej, chodzi tutaj o bitwę pod Świecinem, a także jakiś dłuższy fragment dotyczący pobytu generała Dąbrowskiego w mieście w czasie kampanii napoleońskiej. Ale tak naprawdę mamy jeden dłuższy, całościowy utwór poświęcony tak zwanej rzezi Gdańska w 1308 roku. I po ten sam motyw sięgnął Władysław Cieszyński w ramach tych swoich obrazów z dziejów Gdańska w takim utworze wydzielonym, zatytułowanym Jarmark Świętego Dominika. Poza tym, jako ważne dla polskiej pamięci o Gdańsku, która miałaby podkreślać i utrwalać przykłady odwiecznej przychylności miasta dla Polski i odwrotnie, Cieszyński opisał wizytę króla Władysława IV w Gdańsku oraz rozłożone, co ciekawe, na kilka odcinków morderstwo na burmistrzu Leczkowie z roku 1411 i konsekwencje tego morderstwa. I teraz właściwie okazałoby się, że rzeczywiście mamy tych tematów dużo potencjalnie, ale kolejne realizacje literackie przybrały zupełnie inny, niestety niemal jednolity kształt tematyczny i ideologiczny, co prezentuje, jak sądzę, w miarę przejrzyście pokazywany przeze mnie wykres. Otóż z całego potencjalnie sporego rezerwuaru pamięci polskiej o Gdańsku pisarze wybrali, skupili swoją uwagę literacką poza jednym wyjątkiem tylko i wyłącznie na wieku XVII, głównie na czasach panowania Wazów, a przede wszystkim w kontekście takim batalistyczno-morskich dokonań i ambicji ówczesnej Rzeczpospolitej. Na przykład w powieści Ferdynanda Antoniego Sandowskiego z 1925 roku, wielokrotnie zresztą wznawianej, centralny
Punkt fabuły stanowi Bitwa pod Oliwą z 1627 roku. I główny bohater powieści, inflacki szlachcic Władysław Haraburda, który najpierw emigruje, a potem jest wplątany w taką właściwie kabałę szpiegowską, porywa jednak jeden ze szwedzkich okrętów i oddaje go pod dowództwo polskiej floty, stając się ostatecznie jednym z kaprów w służbie polskiej, czyli takim morskim zagończykiem. Bierze oczywiście udział w bitwie pod Oliwą, podczas której odnosi poważne rany, ale niestety, mówię to z przykrością, o Gdańsku w powieści jak na lekarstwo, bardzo mało. Mimo że bohater w tym Gdańsku w czasie, prawda, rozwoju fabuły w nim bywa, zostaje nawet przecież właścicielem gdańskiej kamienicy. Katarzyna Podlaszewska, brak w takiej większej ilości wyraźnych sygnałów o Gdańsku w tej powieści tłumaczy takim awanturniczą fabułą opowieści i brakiem zainteresowania autora, jeśli chodzi o zaprezentowanie przez niego jakichś takich analiz historycznych, czy takiej swoistej historiozofii, która jest przecież w powieści historycznej jak najbardziej dopuszczalna, ba nawet pożądana. W tym samym roku, co właśnie powieść Osendowskiego, pojawiła się na rynku też powieść czasów wojen, oczywiście polsko-szwedzkich, autorstwa Marii Czeskiej-Mączyńskiej, zatytułowana W obronie Gdańska, z akcją osadzoną w latach 1655-1657, czyli połowa XVII wieku. Jej głównymi bohaterami są dwaj chłopcy, sieroty. Jeden chłopiec z chłopców wyłowiony jest został z morza przez rybaków, drugi jest wędrownym komediantem. Oni się spotykają w Gdańsku takiego mistrza rzeźbiarskiego, u którego chcą terminować. I w tym czasie ma oczywiście oblężenie wojsk szwedzkich. No i powieść, zważywszy również na możliwości artystyczne, na możliwości warsztatu Czeskiej-Mączyńskiej, no, powieść charakteryzuje taka dosyć nieprawdopodobna fabuła i też pisarka nie za bardzo się interesuje pogłębieniem jakiegoś wizerunku psychologicznego bohaterów i stosuje taki specyficzny dla tego czasu takie moralizowanie patriotyczne i sentymentalizm. I ten kształt, taki kształt narracji, taki pomysł autorski można po części tłumaczyć adresatem powieści, czyli młodzieżą, bo pisarka do wyeksponowania tezy o wielowiekowych związkach Gdańska i Rzeczpospolitej wybrała taki akurat okres z historii miasta, w którym jego obywatele, no i to jest, czy tam władza, prawda, to jest zgodne zresztą z faktografią, opowiadają się po stronie Polski, czyli pewnym nadużyciem, jak sądzę, na tyle, na ile ja się orientuję, nadużyciem, czy może wyrazem patriotycznej tendencyjności, wydaje się jednak sugerowanie przez autorkę, że ci niemieckojęzyczni gdańszczanie, obywatele Rzeczpospolitej, ale przede wszystkim gdańszczanie, kultywują w jakiś specjalny sposób pamięć o rzezi krzyżackiej z 1308 roku, co raczej nie miało miejsca w świetle dostępnych mi dokumentów i książek i też takich właśnie, no nie wiem, dokumentów pamięciologicznych, dokumentów świadczących o kultywowaniu konkretnej, określonej pamięci o przeszłości miast. W roku 1928, czyli chwilkę później, opublikowane zostało takie opowiadanie Straż nad Polskim Morzem Eustachego Czekalskiego. Ono pomieszczone zostało w tomie Milczące Młyny i oczywiście z akcją ulokowaną w czasach Władysława IV. I tutaj też mamy taką właśnie trochę awanturniczą fabułę, taki pomysł właśnie na awanturnicze przeprowadzenie akcji, bo cóż się dzieje w tym opowiadaniu? Oto właśnie załoga polskiej łodzi obsadzonej przez Kaszubów w bohaterski sposób zatrzymuje na wodach Zatoki Gdańskiej szpiega, który usiłuje przemycić ważne dla Szwedów dokumenty. I opowiadanie jest o tyle frapujące, że gdańszczanie po raz pierwszy tak wyraźnie przedstawieni są jako wrogowie Polski. O tym informują czytelnika niejako kaszubscy bohaterowie opowiadania. Gdańszczanie są
w opinii tych Kaszubów społecznością kompletnie obcą żywiołowi polskiemu i są po prostu utożsamiani z Niemcami. Teraz, proszę Państwa, rzecz dziwna, że dopiero w drugiej połowie lat 30., po kilkuletniej posusze, na polskim rynku wydawniczym pojawili się kolejni przedstawiciele beletrystyki historycznej z gdańską tematyką, czy z tematem z Gdańskiem w tle. Co prawda, miałem mówić o prozie, ale warto wspomnieć taki utwór zatytułowany Legenda o Masztowej Sośnie z roku 1934, pióra Janusza Stępowskiego, która to legenda, ten utwór stanowi, treść jego stanowi taki poetycki opis dziejów Sosny, tak, Sosny z Puszczy Myszynieckiej, przepraszam, która staje się masztem jednego z polskich okrętów biorących udział w bitwie pod Oliwą. Sosna jest zantropomorfizowana, to znaczy dowodzi bitwą, jest tam dosyć spory opis, no tutaj licencja poetyka dopuszcza coś takiego, jest drzewem rozumnym, a po bitwie, prawda, trafia wraz z całą polską flotą do Wismaru, gdzie ginie. I tutaj mamy w tym utworze też taką właśnie, takie wyjście w przód, taką antycypację, ponieważ duch tej sosny, tak w postaci mglistej pary, mary, pojawia się w czasach współczesnych na wodach Zatoki Gdańskiej, skąd przygląda się nie Gdańskowi, ale właśnie prężnie rozwijającej się Gdyni. W tym samym roku, w 1934 roku, Ludwik Świeżawski wydaje opowiadanie dość ciekawe o czasach zamieszek religijnych związanych z postacią pastora Idziego Strraucha. Część pierwsza tego opowiadania skupiona jest na losach takiego, tego ortodoksyjnego luterańskiego pastora, który jest wrogiem elektora brandenburskiego, ale nie oznacza to, że w opowiadaniu i rzeczywiście de facto też takim nie był, nie jest zwolennikiem jakichś bardzo zażyłych kontaktów Gdańska i Rzeczpospolitej. Za swoje polityczne i zdecydowane kazania pastor właśnie w tej fabule zostaje osadzony w więzieniu, z którego wychodzi po kilku latach wskutek interwencji Jana III Sobieskiego, stanowiący kontrast, opis niewdzięczności gdańskiego plebsu, bo plebs ten atakuje, prawda, procesję katolicką, jest tak naprawdę moim zdaniem taką literacko-historiozoficzną krytyką postawy Gdańska wobec Rzeczpospolitej. I tutaj ciekawym taki polityczny i aktualizacyjny wydźwięk ma przepowiednia gdańskiego strażnika, nazwijmy go Polonofilem właśnie z Gdańska, który mówi tak, cytat, przyjdzie kiedyś dzień, że kraj nie będzie wieść tutaj swego zboża, tylko sobie inny port zbuduje i nie będzie dbał o Gdańsk. Odepchnie go od siebie i tak zmarnieje ten świetny port, zostanie miasto bez ojczyzny. Do tego może jeszcze się kiedyś, do tego utworu może jeszcze się odniosę w trakcie spotkania, czy ta przepowiednia tego strażnika jest tylko i wyłącznie takim właśnie ukłonem w stronę współczesności, czy też ma jakiś, świadczy o wybitnej wiedzy Świeżawskiego na temat poczynań Władysława IV i planowania przez niego posadowienia portu morskiego poza granicami miasta. Ale to o tym może później. I w tym samym 1934 roku pojawia się jeszcze taka biograficzno-historyczna powieść Edmunda Jezierskiego. Ona jest poświęcona postaci króla Stefana Batorego. Narracja tej powieści jest poprowadzona w takim hagiograficznym stylu, czyli tytułowy król jest naprawdę postacią bez skazy. Książka dostarcza jednak wielu faktów, chociaż pozwala sobie w ramach pojmowanej licencja poetyka na kilka uproszczeń, a nawet nieścisłości. I tutaj niestety zaledwie kilka jej rozdziałów poświęconych zostaje wojnie Batorego z Gdańskiem z lat 1576-77.
No niestety miasto nie zasłużyło w tej powieści na jakiś szczególnie wyrazisty, ostry czy ciekawy opis. I podobnie epizodyczny charakter mają wzmianki o Gdańsku w powieści historycznej Jerzego Bohdana Rychlińskiego. Powieści o takim wyraźnym zabarwieniu też sensacyjno-awanturniczym, której tytuł nie pozostawia złudzeń, kto i co pozostają w polu zainteresowań autora. Mowa tutaj oczywiście o powieści Był bój pod Oliwą, w której jeden z głównych bohaterów, gdański rajca Jurek Hewel, żywi sympatię do Polski. Z pomocą kilku kaszubów udaje mu się wyśledzić zbliżającą się armadę szwedzkich okrętów, ostrzega Polaków, ostrzega Arnda Dykmana, czy Arenta Dykmana, jakkolwiek byśmy go nazwali, zapewniając w ten sposób zwycięstwo właśnie flocie polskiej. Na szczególną uwagę w tym utworze zwróciłbym szczególną uwagę na to, że tutaj zastosowano taki drobiazgowy opis bitwy, bardzo dokładny, ta właśnie batalistyka marynistyczna, czy marynistyka batalistyczna, jakkolwiek byśmy to nazwali, jest imponująca, ale też ten utwór charakteryzuje swoisty dydaktyzm. Tak więc mamy do czynienia z taką sensacyjną, przygodową powieścią dla młodzieży, która ma sporą w sobie dawkę wiedzy marynistyczno-batalistycznej i jest jeszcze okraszona takim wyrazistym dydaktyzmem z tego okresu, taką to oto tezą, że morze było i jest ważne dla Polski. Teraz właśnie to marzenie, ta konieczność ziściła się. Gdańsk. Niestety, również u Rychlińskiego pojawia się epizodycznie. I na koniec, proszę Państwa, tuż przed wybuchem II wojny światowej w 1939 roku pojawia się opowiadanie pióra Leszka proroka. Akcja tego utworu ulokowana została również w XVII wieku, we wrześniowy dzień 1636 roku, czyli w rok po zawarciu pokoju w Sztumskiej Wsi. Ale tak naprawdę to jest właściwie jedyny utwór z całego przedstawionego dzisiaj przeze mnie korpusu tekstowego, którego akcja w całości i wyłącznie toczy się w Gdańsku. Do tego Gdańska przybywa szlachcic korski przy okazji spławu zboża i jak gdyby ideą historiozoficzną tego utworu jest niewątpliwie podkreślenie polskości Gdańska. Polskości oczywiście w sensie politycznym, czyli przynależności miasta do korony, do Rzeczpospolitej. Służy temu na przykład fabularna wycieczka Korskiego po mieście, w trakcie której narrator każe bohaterowi oglądać słynne wizerunki polskich królów na fasadzie dworu Artusa, czy posąg Zygmunta Augusta, właściwie tę sygnaturkę umieszczoną na wieżyczce ratusza głównomiejskiego. Służy temu również rozmowa Korskiego z jego partnerem handlowym, gdańskim kupcem, który właściwie szlachcicowi przedstawia dość niespodziewanie, byłoby to właściwie niemożliwe w beletrystyce niemieckiej, takie geopolityczne położenie Gdańska i przekonuje tegoż szlachcica o konieczności zainwestowania ówczesnej Rzeczpospolitej we flotę. Cytat. Gdańsk choćby musi mieć furtę na świat otwartą, inaczej jako bez powietrza udusim się. Wiedz waszmość, że morze to płuca Rzeczpospolitej. Żeby nie ono, to ja bym waszmościnego zboża nie kupił, bo mnie samemu nie jest potrzebne, a waszmość byś pieniędzy nie dostał. Służy temu też takie intertekstualne nawiązanie do Flisa Klonowica. Korski, który jest właściwie wychowany niejako na tym utworze, który głosił, że prawdziwy Polak to właściwie człowiek żyjący z dala od morza, traktujący Gdańsk jako ten słynny Chłańsk. Korski neguje w pewnym momencie tę logikę, prawda? Uważa, że musi powstać flota polska, pozwalając sobie na taką konstatację, nie miał Acernus racji, czyli Acernus od Acern, klon, czyli Klonowic, nie miał racji. I słusznie tutaj Katarzyna Podlaszewska uważa, że w miejsce prezentacji niestety takiej potencjalnie ciekawej, różnorodnej, czasem trudnej i skomplikowanej relacji miasta i korony, autor
Na pewno z uwagi na ten znamienny 1939 rok uwydatnił, uwidocznił historyczno-literacki portret miasta, który stanowiłby, czy mógłby stanowić taką płaszczyznę porozumienia. Miało to jak gdyby ułatwić rozumienie przez ówczesnych Polaków specyfiki historii Gdańska. Z drugiej strony, no, ten utwór jest krytycznym podsumowaniem, zdaniem Podlaszewskiej, ja się z tym zgadzam, takim podsumowaniem drugiej połowy lat 30. w odniesieniu do polsko-niemieckiej problematyki gdańskiej. I tak, proszę Państwa, w takim to ogromnym skrócie i pewnie trochę chaotycznie przedstawiłem prozatorski wizerunek polskiej beletrystyki historycznej o Gdańsku. Tak jak w przypadku beletrystyki niemieckiej, no on pozostaje pod przemożnym wpływem sytuacji politycznej Wolnego Miasta Gdańska i zogniskowanej wokół tego Wolnego Miasta Gdańska debaty toczonej w salonach politycznych, ale też i na ulicach, czy to II Rzeczpospolitej, czy Niemiec, czy oczywiście samego miasta, czy Gdańska. W wydaniu polskim miasto pozostaje niestety, to może sobie jakoś wytłumaczymy, czy doprecyzujemy, w drugim, a właściwie nad w trzecim planie fabuł poszczególnych utworów. Ukazane jest oczywiście zgodnie z polską tradycją historiozoficzną na tle dziejów jej faktycznego w wieku XVI, XVII, no i w XVIII protektora. Ukazane też jest to miasto w tle, a właściwie w cieniu ambicji Rzeczpospolitej dotyczących owego programu Dominium Maris Baltici, których świetlistym przykładem, czy jak gdyby pewnym podsumowaniem, była bitwa pod Oliwą z 1627 roku. Tyle, że to bardziej Gdańsk idei morskiej niż Gdańsk miejski. Dziękuję za uwagę.